164. 164, dokładnie tyle samo, czyli tak naprawdę różnicę robi sam akumulator. Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj mamy trzeci odcinek dotyczący Fimi X8 Mini. Fantastyczny mały dron, który mieści się w segmencie pomiędzy Mini pierwszym DJI a tą dwójką. Cenowo też podobnie. Dużo ciekawych ma opcji, m.in. inteligentne tryby lotu, takie jak śledzenie, czy Circle, czy Waypoints, które są fantastyczne. W poprzednim odcinku omawialiśmy. Dzisiaj będzie trochę na temat aplikacji i pokażę, jak ta aplikacja wygląda. Ona jest klonem aplikacji DJI Go 4, ale ma kilka fantastycznych rzeczy, takich m.in. jak krzywe wykładnicze czy możliwość regulacji innych parametrów ciekawych. Także będzie taki lot testowy. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Myślę, że ciekawa sprawa, warto poznać, jak wygląda funkcjonalność konkurencji w stosunku do DJI. Pod niektórymi względami jest on do przodu, pod niektórymi jest do tyłu. Ogólnie całość wypada całkiem nieźle. Oczywiście nie jest może tak wysokobudżetową produkcją jak Mini 2, 3, R2, ale mimo wszystko wypada bardzo przyzwoicie. Ten przedział cenowy jest regulowany. Trzeba pamiętać też o tym, że te ceny mogą gwałtownie spaść, czy może być promocja. To jest kwestia tylko producenta czy dostawców, kiedy możemy liczyć na kupony rabatowe czy też promocje. Ja kupiłem go na Banggood za mniej więcej 1500 zł. Dzisiaj zmienia właściciela. Sprzedaję go za 1400, także interes zrobiłem, ale miałem okazję poznać tego drona, dbałem o niego bardzo. Fajne, ciekawe drony, na pewno jeszcze im brakują dwa kroki do DJI, ale są już bardzo blisko. Zapraszam Was bardzo serdecznie na ten odcinek i do dzieła. Startujemy. Wzniosę się trochę wyżej. Jestem w tej chwili na 30, właściwie na 40 metrach. Ok, i to jest dobrej, bardzo fajna wysokość. Możecie zobaczyć mniej więcej, jak wygląda w tej chwili jakość tego sprzętu. To, co zrobimy przede wszystkim, to przejrzyjmy, jak wygląda aplikacja. Aplikacja jest bardzo podobna, coś pomiędzy DJI Go 4 a aplikacją DJI Fly. I tutaj widać, że mamy tak, powrót do ekranu startowego. Tu mamy podgląd ekranu i widać status też, jak wygląda, i ważne parametry. Wysokość RTH, failsafe RTH, baterie 94, tryb drugi drążków, tak jest, status karty pamięci. Tu jest wszystko w porządku. Tutaj gra, prawda? Important parameters. To, co jest też ważne, to jest tutaj limit flight speed. Ja zrobię sobie trochę mniejszy, tak żebyśmy lecieli z prędkością 5 metrów na sekundę. To jest świetne i to mi się bardzo podoba, że tutaj można sobie ustawić ten limit. Niestety nie ma tego w DJI, a powinno być. Załóżmy, że 5 metrów na sekundę. Flight distance, wiadomo, 1000 metrów, wysokość 120, height of RTH mamy. Beginner mode, można go odpalić, ale nie trzeba. Spot mode, precise landing, możemy to odpalić. Drone indicator, tak? Teraz tak, jeżeli chodzi o zakłócenia, 1 stopień na 3, kompas niewymagany jest. Home point możemy też zaktualizować, tak jak dron, albo tak jak kontroler. I też może być update dynamic home point. Tego też brakuje w Mini, zobaczcie. Backward flying, to można też zrobić, jeżeli nam śledzi dron, to możemy też przestawić to, żeby latał do tyłu. I mamy też exponential curves, to czego nie ma w ogóle w aplikacji DJI Fly, a jest w aplikacji DJI Go 4, czyli krzywe wykładnicze. Z defaultu, czyli z założenia, są na 50%. Sensitivity tutaj też mamy, czyli to jest to, co zostało to przeniesione z DJI Go 4. Bardzo podobne ustawienia. Jeżeli chodzi o ustawienia parametrów wideo, 4K w 25, jakość wideo chciałem wysoką, white balance, w tej chwili mamy sunny, można tak przestawić, tak jest, color general, nie będziemy nic tutaj zmieniać w żaden log, dlatego że to jest słaby kodek tutaj, wydaje się 265, ale on jest stosunkowo lekki. Grid lines, mamy karty, nie muszę formatować, bo przed chwilą była formatowana. Jeżeli chodzi o drążki, można skalibrować kontroler. I to wszystko, układ jest bardzo podobny, w trybie drugim latamy, tutaj nic nie trzeba na razie robić. Jeżeli chodzi o gimbal, można go delikatnie przestawić na pitch speed, czyli prędkość odchylania na 20%. Advanced settings,
Tutaj nic nie przestawiamy więcej. Jeżeli chodzi o akumulator, jak widać, napięcia na celach, ilość cykli, temperatura na 30%, RTH, gdy jest słaby akumulator, czyli przeniesienie z DJI Fly. Flight Records mamy, Pre-Flight Check, jednostki metryczne, Update firmware i Maintenance Mode, Live, Wi-Fi Manager. Można też widać, że live sobie tutaj zrobić na przykład na YouTube'a. Pod tym względem on jest bardzo podobny do DJI Go 4. I to są te podstawowe ustawienia z tego poziomu. To co widzimy tutaj to jest telemetria na górze tym razem, ilość satelitów, sygnał i zasięg. I to wygląda bardzo ładnie. Z tego poziomu mamy przestawienie trybu zdjęciowego w tryb wideo. Tutaj mamy możliwość nastawy trybów, czyli to jest podobne do DJI Fly. Foto, wideo, quickshoty, panorama, normalny HDR, timelapsy też tutaj są z tego poziomu. Tutaj można podejrzeć nasze nagrania z tego poziomu i tutaj odpalić inteligentne tryby lotu, czyli po prawej stronie na dole są inteligentne tryby lotu. Ja je testowałem w poprzednim odcinku, jak widzieliście. To jest ok. Tu jest coś takiego ciekawego jak SAR, czyli Search and Rescue. Bardzo fajna funkcjonalność, której nie mamy czy w DJI obecnie, czy Fixed Wing, której też właściwie nas pozbawiono już teraz obecnie. Także widać, że ten dron ma trochę takich możliwości. Teraz zrobimy sobie parę zdjęć, żebyście zobaczyli, jak te fotografie wyglądają. Ja tylko chciałbym zobaczyć, jakie my mamy tutaj parametry. 4 trzecie, jeżeli chodzi o współczynnik proporcji. Może być. JPG plus RAWy, SANY, tak, Color General może być. W porządku, zróbmy parę zdjęć. Tak, on chwilę potrzebuje na to, żeby takie zdjęcie zrobić. Możemy się leciutko przestawić w tą stronę. Dobra. I zaraz wam pokażę ciekawostkę, mianowicie tutaj przy tych stawach jeszcze wzniesiemy się na parę metrów, może 50. Lot jest stabilny, jak widać on naprawdę sobie bardzo dobrze radzi. Teraz nagramy wideo, polecimy w stronę wiaduktu, który jest w tej chwili w remoncie. Ja tutaj przejechałem też, nie tylko po to, żeby być blisko kolei, ale także dlatego, teraz nagrywam, żeby pokazać wam, jak wygląda ten wiadukt, który jest obecnie remontowany, bo właściwie to on jest przebudowany całkiem. Lecimy sobie wzdłuż granicy teraz samych stawów. One są tutaj monitorowane. Lecę z niewielką prędkością, tak jak pamiętacie, 5 metrów na sekundę tak założyłem, żeby tej prędkości nie przekraczać. Lot ma być z założenia łagodny i spokojny. Bardzo ładnie widać, jeżeli chodzi o krajobraz. I tam widać, że mamy do czynienia z budową. Postaramy się polecieć tak nad drzewami, żeby im nie przeszkadzać i nie niepokoić, a jednocześnie, żeby coś ciekawego sobie zobaczyć. Droga jest w tej chwili zamknięta. Następny wiadukt jest jakieś 2 km dalej, w stronę tych górek. Także ciekawa sprawa. I tak to wygląda. Bardzo gruby remont jest na tym odcinku, ale jak widzicie, jeżeli chodzi o parametry, ja lecę lekko pod światło, niebo może być delikatnie prześwietlone. To co by się przydało tutaj to oczywiście filterki. Nie mamy filterków. Jakość transmisji jest ok, ona nie jest idealna, rzekłbym. Anteny mam rozłożone, jestem skierowany w tej chwili w stronę tej budowy. I tutaj można zobaczyć, jak mocno ten wiadukt został rozebrany. Tu z nad drogi nie powinniśmy nikomu przeszkadzać. Także tam podbudowę, dopiero pod nową konstrukcję podbudowa jest szykowana w tej chwili. Spróbuję lekko ze światłem się ustawić. Jesteśmy na 53 metrach. Tak to wygląda. To co jest ciekawe, że on na drążki jest dosyć taki podatny. Zobaczcie, że ja go przestawiam mu kierunek i on dopiero po chwili załapuje. Jest troszkę inaczej niż w DJI. Chciałbym się znaleźć na 40 metrach. Teraz failsafe jest, czyli straciliśmy sygnał. Ok, więc tak, przede wszystkim jest na tym etapie dość słaby sygnał, jest lagowanie, więc muszę się podnieść i niestety nic więcej nie zrobimy.
Więc widać, że ten zasięg też nie jest idealny zawsze. Ja jestem co prawda lekko za drzewem, ale mimo wszystko mini sobie daje radę w tych warunkach. Także dosyć mocno się dzieje tutaj, jeżeli chodzi o ten remont. A my okrążymy sobie może te stawy z tej strony, tak żeby być nad ogrodzeniem po stronie lewej. Nagrajmy to. Tak to wygląda. Zasięg realny około 500 metrów, można śmiało latać. Tutaj mamy dosyć dużo zakłóceń, jeżeli chodzi o to miejsce. Jest linia, są linie wysokiego napięcia też. Nie ma może takiego typowego miejskiego zgiełku, ale mamy za to właśnie słupy, infrastrukturę i też linię kolejową. To jest to, co nas tutaj w tym miejscu akurat definiuje. Jak pamiętacie, poruszam się wolno, 5 metrów na sekundę. Tak ustawiłem, możemy go teraz przestawić. Najszybciej porusza się z prędkością 16 metrów na sekundę. To spróbujmy, dobra? Zobaczymy, jak mu pójdzie. Lecimy z prędkością 16 maksymalną. Mam wrażenie, że jest nieco horyzont przestawiony w tej chwili. Ukształtowanie terenu nie jest aż tak bardzo pochyłe, jak się wydaje. Gimbal jest przestawiony. Nieco inaczej tutaj pewne parametry wchodzą, tak jak na przykład nie ma zmiany pomiędzy trybami, tylko jeżeli przyciśniemy foto, od razu zaczyna robić zdjęcie, jeżeli przyciśniemy video recording, też od razu zaczyna nam nagrywać. Czyli w ten sposób odbywa się ta zmiana. Lecę na wysokości 60 metrów. Dość stabilnie, oprócz tego, że mamy lekko horyzont przestawiony, a tak poza tym wygląda to ok. Teraz przestawię się równolegle do linii kolejowej i będziemy wracali. Także jak widać, jest w miarę w porządku, jeżeli chodzi o użytkowanie tego drona. To, co jeszcze chciałbym znaleźć, to jest jedna rzecz. Ok, skierujmy się w tamtą stronę. Tak jak pierwotnie zaczynaliśmy. Chciałbym znaleźć parametry ekspozycji, jak to tutaj wygląda, jeżeli chodzi o same parametry. Tutaj mamy rozdzielczość i klatkaż, high suny, wszystkie parametry oprócz ekspozycji, quick parameters i tutaj manualne, ISO auto. Nie widzę możliwości ustawienia parametrów z samych ekspozycji, co ciekawe. To jest bardzo mocno ukryte. Ok, będziemy lądowali powoli. Zrobimy sobie jeszcze tutaj ujęcie podczas lotu z prawej do lewej strony. Ja się troszkę obniżę. I tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o przykładowy przelot w tym miejscu. Słuchajcie, podsumowując cały cykl, było dużo rzeczy na plus, było parę rzeczy na minus oczywiście. Nie jest to dron najwyższej klasy, ale jest bardzo solidnym średniakiem. Jeżeli ktoś ma mniejszy budżet i chce latać malutkim dronem, można dokupić akumulator Pro na ten moment. Mieści się w 250 gramach. Oczywiście trochę ustępuje mini dwójce, ale ma też lepsze cechy, na przykład waypoints, czy śledzenie, czy circle. Także nie można go też tak lekceważyć. Można nim sterować bardzo precyzyjnie. 1 metr na sekundę to jest minimalna prędkość, w jakiej można go ustawić i skonfigurować. Rewelacja. Mnie się podoba ten dron. Myślę, że jest naprawdę fajny i nowy właściciel. Myślę, że będzie też zadowolony. Dajcie znać w komentarzach, jaka jest Wasza opinia. Ja pozdrawiam serdecznie. No i mam nadzieję, że niedługo będę miał okazję testowania Hubsana Mini Pro, jak tylko się ukaże. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Pa!